słyszę. Ponieważ ja, jak mnie pytają, gdzie pani jedzie na wakacje, ja mówię, nigdzie nie jadę, zwykle, dlatego, że wakacje mam całe życie. Ale tutaj, cztery dni fantastycznego odpoczynku, szumu morza, fantastyczne warunki, koledzy, z którymi trudno się nieraz latami spotkać, jeśli się z nimi nie pracuje, bo po prostu nie mamy szansy na to, żeby się gdzieś na spokojnie spotkać. A to strasznie ważne, żeby nagle pogadać i... Nie tylko tekstem cudzym, ale pogadać sobie z kolegami o tak, jak się żyje, zwyczajnie spotkać was. Powiem nam pani, dlaczego zdecydowała się pani na przyjazd na festiwal? Gdy nie jeżdżę na żaden festiwal, jeśli nie mam nic do pokazania. W tym sensie, jeżeli film, w którym gram, nie jest pokazywany na festiwalu. Były trzy siostrzyczki te, w związku z tym z przyjemnością przyjechałam. A nie żeby, nie wiem, połazić, pogapić się, czy poopalać, czy tylko pogadać z kolegami. Musi być jakiś powód, był powód. Pokazałam film. Panie Wobo, lepiej grać pani z młodymi ludźmi, czy wiekowo swoim? Nie ma to żadnego znaczenia. To znaczy, ja bardzo często współpracuję z młodymi ludźmi, którzy reżyserują swoje pierwsze rzeczy i mówię, że w tej chwili, już w moim wieku, jestem pewnego rodzaju wampirem energetycznym. Ja z nich czerpię energię. Jest cudownie. Z ludźmi ze swojego pokolenia fantastycznie. Starzeje się i rozsypuje, ale to nie ma znaczenia. Jak dają zagrać, to gram, bo mi to sprawia przyjemność, bo jest to mój... Granie to jest mój sposób na życie. Ja powiem, nie najgorsze. Ja powiem, że nie w sensie finansowym jakimś. Nie, tylko jakby ciągłe i wakacje, i jakieś takie... No, fajne rzeczy się dzieją dookoła. Myślę, że pani też dużo energii tym młodym ludziom przekazuje, bo tutaj widać, że w pani jest bardzo dużo radosna, jest pani wesoła, także myślę, że... Bywam gorzkawa od czasu do czasu także, natomiast to prawda, że staram się uśmiechać, bo to wszystkim... Czy smutasy nie pomagają nam w trudnych sytuacjach. Myślę, że jedna rzecz, nie wolno się oglądać do tyłu, bo to bez sensu, nawet jeżeli tam wiele lat temu było fajniej, dlatego, że to już było. Było i ważne jest to, jak będę żyła za lat, 2, 3, 10, jak dożyję. Mam nadzieję, że równie sympatycznie jak w tej chwili. Za sekundkę zaczynam kręcić. Dobra, coś się kręci na tym zobaczymy świecie. Zobaczymy się w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego też, mam nadzieję.